Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają dość poufale nasi chłopcy. Dzień dobry państwu. Mamy dzisiaj 6 stycznia 2015 roku. Święto Trzech Króli. Pogoda na zewnątrz nie jest odpowiednia do nagrywania. Mamy temperaturę minus 7-8 stopni. Jest ślisko. Spotkanie nasze jest w naszym domu. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest wywiad Armii Krajowej o pseudonimie Stragan. Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi. O horderach na piersi nie marzyliśmy zbyt. Kto to był ci straceńcy, których sławi się dziś? Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi. Kto to był ci straceńcy? Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym państwu przypomnieć dwa pojęcia, które dzisiaj będą dla nas bardzo istotne. Mianowicie, co rozumiemy pod pojęciem dywersja i co rozumiemy pod pojęciem sabotaż. Te dwa słowa, te dwa pojęcia w ciągu naszego dzisiejszego spotkania będą powtarzały się kilka razy. Najpierw wyjaśnijmy sobie słowo dywersja. Dywersja to zbrojne działanie na zapleczu wroga. Jest to niszczenie jego urządzeń przemysłu zbrojeniowego i jest to jeden z elementów walki w taktyce partyzanckiej. Natomiast sabotaż to jest niszczenie całkowite lub częściowe urządzeń i instalacji, które mają podstawowe znaczenie dla działania państwa. Wracamy do tematu Stragan, czyli do wywiadu polskiego, ale jeszcze przypomnę państwu, że wywiad dzielił się na głęboki i płytki. My zajmiemy się głębokim wywiadem dzisiaj, wywiadem, który powstaje przy Komendzie Głównej SZP. A dokładniej powstaje w 1939 roku, w listopadzie, wtedy, kiedy właśnie powstaje Służba Zwycięstwu Polsce, które w skrócie wspomniałem, nazywa się SZP. Przypomnę jeszcze, że Służba Zwycięstwu Polski zostaje utworzona na rozkaz generała Sikorskiego. Generał Sikorski przekazuje rozkaz Rumlowi. Rumel przekazuje rozkaz generałowi Karaszewiczowi Tokarzewskiemu, a razem z nim działa Emil Kumor. Emil Kumor umiera w stopniu podpułkownika w 1957 roku na atak serca, ale o nim powiemy bardziej szczegółowo i pokażę książkę, kiedy będziemy omawiali Stragan. Stragan, czyli wywiad Armii Krajowej, w niezmienionym składzie, jeżeli chodzi o komórki działania, działa do wiosny 1942 roku. Wiosną 1942 roku Stragan zostaje rozbity przez kontrwywiad III Rzeszy. Ale w tym samym roku kontrwywiad przeorganizowuje się i działa pod kryptonimami lub pod symbolami, które wchodzą w skład struktur Armii Krajowej. Cały ten Stragan, czyli wywiad Armii Krajowej, możemy podzielić na A, B, C, D wydziały. Pierwszy A
to jest Arkadiusz, zajmuje się terenami generalnej guberni. Drugi to jest Pralnia, zajmuje się obszarami wschodnimi. Trzeci C to jest Zachód, który otrzymuje pseudonim Lombard i on zajmuje się terenami III Rzeszy i terenami zajętymi polskimi przez III Rzeszę. I jest tu jeszcze jeden wydział, Wydział Legalizacji i Technik, który nazywa, przyjmuje pseudonim Agaton od cichociemnego Stanisława Jankowskiego. Tu chciałbym, ponieważ nie będziemy do tej komórki wracać, przedstawić Państwu postać bardzo krótko Agatona. Jest to cichociemny, on zostaje zrzucony do kraju i tworzy komórkę legalizacyjną i komórkę technik. Działa w tej komórce ponad 40 osób, działają różne wydziały i w komórce jest również wytwórnia, konspiracyjna wytwórnia banknotów. W tej konspiracyjnej wytwórni banknotów do momentu, kiedy ona będzie wpadać, wykonano 16 milionów złotych lewych, które były potrzebne dla działania organizacji ZWZ, a potem od 1942 roku Armii Krajowej. Komórkę Stragan możemy podzielić, to o czym Państwu wspomniałem, w symbolice 1942 roku na te wydziały, o których wspomniałem. GG, kryptonim 52KK, to jest Arkadiusz. Druga komórka to jest Wschód, WW72, Pralnia. Trzecia komórka, Zachód, którą dzisiaj będziemy się zajmować, to jest Lombard. I w Lombardzie są dwie ciekawe postacie. Jedna z postaci to jest kapitan Edward Jetter. Zwróćcie Państwo uwagę na nazwisko Jetter. Jego zastępcą w tejże komórce Lombard będzie cichociemny Stefan Ignaczak. Stefan Ignaczak skacze do kraju między 13 a 14 marca 1943 roku. Stefan Ignaczak otrzymuje kryptonim czy pseudo Nordyk. Od razu jest zastępcą szefa w Lombardzie. W Powstaniu Warszawskim bierze udział, walczy w Śródmieściu Południowym, jest oficerem informacyjnym, jest on w zgrupowaniu Golski. Po powstaniu dostaje się od w październiku 1944 roku dalej do tejże komórki Lombard, która już w tym czasie nie otrzymuje pseudonimu Lombard, tylko Mały Lombard. O tym Małym Lombardzie to jest osobny temat. Osobny temat związany z Urzędem Bezpieczeństwa. Stefan Ignaczak jako cichociemny jest aresztowany w 1949 roku i otrzymuje KS. Podobnie jak moja ciotka, o której wspominaliśmy na poprzednim spotkaniu, czyli otrzymuje karę śmierci. Ale chciałbym wrócić do jeszcze jednego tematu związanego z tym nazwiskiem cichociemnego Nordyk, jak wspomniałem, skoczek spadochronowy. On według mnie rozpracowywał niemiecki ośrodek w Peenemünde.
Niemcy najpierw mieli doświadczalny ośrodek Luftwaffe, ale jeszcze nie broni V1 i V2 pod Berlinem. W 1936 roku przeniesiono ośrodek ten do Peneminde. Jest to bardzo ciekawy teren położony w północno-zachodnim skraju wyspy Uznam. Terytorium to nie jest polskie. Wolin jest polski dzisiaj, Uznam nie. Peneminde powstaje w 1936 roku. Peneminde dzieli się na zachód i wschód. W jednym są badania nad bronią odwetową V1 i V2, a w drugim są próby nowych niemieckich samolotów. Ośrodek działa praktycznie do 1943 roku, kiedy jest pierwsze bombardowanie RAF-u. RAF wykonuje lot, ale pokażę Państwu bardzo ciekawą rzecz. Pokazuję Państwu Moskito. Był to samolot Evenement na owe czasy, ponieważ był to samolot wykonany całkowicie z drewna. Jest to samolot produkcji brytyjskiej. Samolot ten zmylił lotniska niemieckie, ponieważ on pozorował ten nalot, który był wykonywany na Peneminde, a właśnie nalot był wykonywany w sierpniu, jak już Państwu wspomniałem, 1944 roku. I te maszyny dla zmyłki startowały nad Berlin. Spowodowało to fakt, że dyżurne klucze poderwały się, niemieckie, i leciały za tymi samolotami Moskito. Niemcy uważali, że jest nalot na Berlin. W tym czasie został wykonany pierwszy nalot brytyjski na Peneminde. Wystartowało 600 samolotów. Zrzucono 1800 ton bomb na Peneminde. Zginęło 800 ludzi, z tego 200 ludzi zginęło z biur konstrukcyjnych. Był to pierwszy wstrząs dla Niemców i był to pierwszy nalot na Peneminde. Drugi nalot wykonany był przez USA Air Force. Wykonali go prawie rok później, bo 18 lipca 1944 roku leciało 380 maszyn, leciały B-17. To jest maszyna amerykańska B-17, które wykonały drugi nalot na Peneminde. Natomiast pierwszy nalot na Peneminde pokazuje maszyny brytyjskie Królewskich Sił Powietrznych. To były Halifaxy i Lancastery. Te dwa typy, które Państwo widzą na zdjęciu, dokonały pierwszego nalotu na Peneminde. Chciałbym Państwu również pokazać dwa zdjęcia z książeczki Cichociemni Jędrzeja Tucholskiego. To jest Stefan Ignaczak. I pokażę Państwu drugiego Cichociemnego, o którym dzisiaj wspominałem. Agatona Jankowskiego.
szef komórki legalizacji i technik, o którym wspominałem. Na temat Lombardu i na temat postaci Stefana Ignaszaka chciałbym Państwu pokazać książkę, którą warto również wziąć do ręki. Tytuł książki Cicho ciemni. Autor książki Szat Schneider. Na stronie 104 w tej książeczce jest rozdział pod tytułem Lombard. Warto go przeczytać i warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka była rola Cichociemnego, o którym wspominam cały czas, w rozpracowaniu Peneminde. Wracając do tematu Peneminde, po tym drugim nalocie Niemcy zdecydowali się przenieść ośrodek na teren Pustkowo-Blizna. Jest to rejon niedaleko Mielca. Poligon najpierw powstawał, ten, o którym wspominam, w roku 1940. Był on poligonem Wehrmachtu. Jeden z boków dosyć długi, 20 kilometrów. Przy budowie tego ośrodka około 15 tysięcy osób poniosło śmierć, ponieważ tam od razu był obóz. Z tego terenu Blizna, Pustkowo, strzelano rakiety na teren województwa lubelskiego do Sarnak. Jedną z tych rakiet stragan przejął i mostem 3, był to operacja Most 3, znalazła się w Londynie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że Anglicy do zdjęć, które były przesyłane z Peneminde, odnosili się bardzo krytycznie i uważali, że jest to blef ze strony polskiego wywiadu. Dopiero pewne panie w ośrodkach angielskich odczytały te zdjęcia, a przede wszystkim pokazały, że na zdjęciach są wyrzutnie rakiet. Kiedy przyjechała rakieta z Sarnak, przewieziona mostem 3, Anglicy oprzytomnieli i zdawali sobie sprawę z tego, że wywiad polski naprawdę działa. Chciałbym Państwu jeszcze zaznaczyć pokazać jeden z schematów działania Lombardu, czyli działania Zachód. Jak wspominałem, kapitan Jeter jest szefem, zastępcą Stefan Ignaczak, czyli ten cichociemny, o których wspominałem, Nordyk pseudonim, i cały Lombard składał się z poszczególnych sieci. Sieć pierwsza to Śląsk, szefową była kobieta, Maria Machnik, pseudonim Klara. Zajmowała się przede wszystkim ta komórka jej przemysłem zbrojeniowym III Rzeszy. Drugi to sieć 2. Zajmowała się ona organizacją sił zbrojnych III Rzeszy. Sieć 3, kierownik Zabrocki. Zajmowała się ona przemysłem i zajmowała się przemysłem przede wszystkim chemicznym i lotniczym. I to była pierwsza z grup Lombardu. Druga grupa Lombardu to jest Bałtyk. Sieć tak się nazywała. Szefem był Wrzos, pseudonim Bernard Kaczmarek. Objęła ona tereny przybrzeżne
od Królewca po Szczecin. Jest to obszar bardzo olbrzymi. Ta sieć, która całość podlega pod Lombard, dzieliła się jeszcze na sieć Bałtyk 301, Bałtyk 302 i Bałtyk 303. Objęła ona przede wszystkim miasta wywiadem, przede wszystkim Toruń, Tczew, Gdynię, Gdańsk, Elbląg, Police, Królewiec, Bydgoszcz, Szczecin oraz Rumię i Peneminde. O Peneminde już wspomniałem i o Stefanu Ignaczaku i jego roli już wspomniałem. Nasza obecność w Berlinie rozpoczyna się praktycznie rzecz biorąc od 16 września 1939 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, co mówię. 16 września 1939 rok. Obrona Warszawy trwa. Broni się Modlin, broni się Hel. Jeszcze Zegrze nie jest zajęte. A my już w Berlinie, przed gmachem Prezydium Policji i Ministerstwa Rolnictwa, podkładamy dwie bomby. Czwarty wydział, późniejszy RSHA, czyli Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a praktycznie biorąc 4B4, którego szefem jest Heinrich Müller, to jest szef Gestapo, zajmuje się tym zagadnieniem, od razu stwierdza, że te dwa zamachy dokonali Polacy, ale jeszcze nie wie, kto to zrobił. Ale już wie, że zrobili to Polacy. I tu chciałbym Państwu przypomnieć książki, której niestety nie mam. Książka autorem jest, a właściwie był, pan Piotr Matusak, a tytuł książki Ruch oporu w przemyśle zbrojeniowym okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 39-45 wydał MON w 1983 roku. Ale szef Gestapo, Müller, ma swój tajny biuletyn. I jeżeli ktoś z Państwa by chciał zajrzeć do tego biuletynu, a jest on na pewno w IPN-ie do obejrzenia czy do przeczytania, to tytuł tego tajnego biuletynu RSHA, Meldung Wichtiga Staatsseiliger Ereignisse z 10 listopada 1941 roku. To tajny biuletyn. Kto tych zamachów dokonał na terenie Berlina, właśnie pod Ministerstwem Lotnictwa i pod Prezydium Policji? Została powołana na tym terenie TON, a właściwie TOK, dokładnie TOK, tajna organizacja konspiracyjna. I ta tajna organizacja konspiracyjna ma główne zadanie wysadzanie słupu wysokiego napięcia, ponieważ bez energii elektrycznej niestety niewiele można zrobić. A kto ją powołał? Powołał ją oddział drugi sztabu Głównego Wojska Polskiego jeszcze w 1939 roku. Tajna organizacja konspiracyjna działa na terenach zajętych przez Niemców w Rzeszy i poza Rzeszą. Dokonuje tych dwóch wspomnianych na początku naszego spotkania tematów dywersji i sabotażu. W 1939
1940 roku zostaje powołany w Berlinie Ośrodek Łączności ZWZ i odtąd Berlin jest tajnym okręgiem Armii Krajowej, ale najpierw ZWZ, potem od 1942 roku AK i ten tajny ośrodek Berlin nosi nazwę Blok. W 1940 roku ZWZ powołuje specjalną komórkę referat do szerzenia dywersji i sabotażu, nazywa ją Reich. Jeżeli chcą Państwo bliżej poznać ten temat, proponuję książkę Jan Rzepecki Wojskowe organizacje podziemne 39-41. Jest on w Instytucie Historycznym PAN w sygnaturze 537. W 1941 roku, kiedy nadal jeszcze jest ZWZ, powołany zostaje Związek Odwetu. Przeszkoleni w Warszawie ludzie, konspiracja, ZWZ, wyjeżdżają do Berlina i wyjeżdżają do skupisk Polaków w III Rzeszy i mają za zadanie tworzyć komórki trzyosobowe do szerzenia dywersji i sabotażu. I takie komórki sabotażowe zostały powołane w wielu miastach. W Berlinie, we Frankfurcie nad Odrą, w Monachium, w Lubece, w Brunszwiku, Kolonii, Lipsku i w Meissen, a może po polsku w Miśni. W 1942 roku, kiedy już jest AK, przy ulicy Chorzej w Warszawie zorganizowany został takie specjalne kursy sabotażowo-dywersyjne. Organizowała ją Frau Peters, czyli Halina Stabrowska. I tu wielkie znaczenie miało nazwisko wtedy kapitana Emila Kumora. Chciałbym Państwu pokazać książeczkę Emila Kumora. Książeczka nosi tytuł Wycinek z historii jednego życia. Postać Emila Kumora jest mało znana w historiografii oporu polskiego 39-45. Ja pracując 20 lat w Mokotowskiej Oświacie, starałem się poza propagandą partyjną, która była obowiązkiem, pokazać młodzieży szkolnej, że był inny ruch oporu w Polsce niż lewicowy. I ten drugi ruch oporu w Polsce miał olbrzymie znaczenie. Pokażę Państwu taką, ja wiem, nostalgiczną pamiątkę, bo w tamtym okresie młodzież szkolna podarowała mi tę książkę w dowód wdzięczności i szacunku. Są tutaj podpisy dzieci, a właściwie młodych ludzi, które zrozumiały moje intencje, że nie było AL, GL, PPR, ale było SZP, ZWZ, AK. Podpisała się klasa, w której miałem lekcję historii. Historia to w ogóle nie moja specjalność, po prostu mój konik, ale młodzież zrozumiała mnie i w dowód, jaki Państwo widzą, podarowała mi tę książkę, a był to koniec lat 60. Emil Kumor. Wracam do tej postaci. Wtedy kapitan bierze udział w wielu akcjach. Wspomnę
na przykład akcja Góral, sierpień 1943 rok. On jest z jednym z inicjatorów tejże akcji. Zdobyliśmy ponad 100 milionów złotych. Na Senatorskiej do dzisiaj jest tablica tej akcji. Ze strony niemieckiej posypały się trupy. Od nas byli ranni. Rany były szczególnie niebezpieczne, bo z pistoletów maszynowych rany były w pachwiny. Człowiek wtedy bardzo mocno krwawi. Zdobyliśmy te 105 milionów. Góral, akcja Góral. Niemcy nie wykonali odwetu, ponieważ do końca nie byli pewni, czy dokonały tego zamachu elementy kryminalne, czy to dokonało AK. Odwetu nie było. Emil Kumor bierze również udział w innych akcjach, na przykład w komórce Agatona, na jego wniosek również została stworzona komórka numer 17, Powstańcza Wytwórnia Banknotów. I pan Agaton Jankowski, jak już wspomniałem, z inicjatywy Kumora również, zrobił 16 milionów lewych złotych. Niemcy odkryli to fałszerstwo, ale myśmy zdążyli aparaturę i cały proces chemiczny przekazać na Wyspy Brytyjskie. Potem te pieniądze, również fałszywe, zrzucał nam RAF. Niemcy znowu wpadli na trop tych pieniędzy i każdego górala stemplowali. Góral to wartość 500 zł okupacyjnych. Na banknocie, niestety nie mam, żebym Państwu pokazał, na banknocie był rysunek górala. W związku z tym wartość tych pieniędzy to był góral 500 zł. Te pieniądze drukowane były do celów konspiracyjnych, natomiast do celów rynkowych, jeżeli tak można powiedzieć, Agaton drukował wartość 50 zł, gdyż stosunkowo była łatwość podrobienia. Tu bym chciał na pewien moment przerwać nasz udział warszawski. Chciałbym Państwu jeszcze na koniec tego rozdziału dodać informację, że wywiad polski przekazał na Wyspy Brytyjskie 80 tysięcy meldunków. Jest to olbrzymia liczba. Z tych 80 tysięcy meldunków przesłanych na wyspę, Anglicy oceniali je. Ponad 80% tych meldunków uznali za bardzo ważne albo za super ważne dla ich potrzeb wysiłku wojennego. Przepraszam. Na koniec tego rozdziału powiem tak. Gdyby nie stragan i ten schemat, który Państwu pokazywałem, według opinii angielskiej i nie tylko, II wojna światowa przedłużyłaby się o 2 lata. Potężne osiągnięcie straganu, polskiego wywiadu, głębokiego wywiadu, a teraz przejdziemy na inny obszar. Jak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.